We wtorek, 1 października, rusza kolejna edycja gminnego programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla seniorów. Warto się szczepić, bo grypa to nie jest to zwykłe przeziębienie, katarek, kaszel i niewielka gorączka. Jest to ciężka choroba zakaźna, która daje ogromne powikłanie sercowe, płucne, mózgowe, także niektóre osoby po przejściu grypy nawet są kwalifikowane do przeszczepu serca. Podobnie jak w latach ubiegłych, program polityki zdrowotnej pod nazwą Stop Grypie, program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia, jest realizowany przez Radomski Szpital Specjalistyczny, który od gminy miasta Radomia otrzymał na ten cel dotację w kwocie 161 tysięcy złotych. W tym roku mamy 4030 szczepionek i tylu seniorów możemy zaszczepić. Jest to porównywalna liczba jak w poprzednich latach. No tak się wahało między 3,5 a 4 tysiące. Szczepimy bardzo dobrą szczepionką, nowoczesną, czterowalentną. Szczepienia będą wykonywane w gabinecie konsultacyjnym szczepień poradni dzieci i młodzieży Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Lekarskiej 4. Mamy wielką prośbę do seniorów, żeby nie przychodzili od rana, bo ta poradnia funkcjonuje dla dzieci. Natomiast od 14 do 17 codziennie, oprócz weekendów oczywiście, szczepimy w tej poradni. Osoby zgłaszające się do zaszczepienia muszą mieć przy sobie dowód osobisty.